Cześć! W tym odcinku dowiecie się, jak tłumaczyć dany tekst za pomocą aparatu telefonu. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby tłumaczyć za pomocą aparatu telefonu, musimy przede wszystkim przytrzymać na chwilę przycisk główny telefonu i przyciągnąć palcem w górę. Tak, żeby włączyć asystenta Google. Jak włączyć asystenta Google. Link do tego filmu znajdziecie u góry tego ekranu. Po uruchomieniu asystenta Google, poniżej mamy ikonę mikrofonu i po lewej stronie tego, tej ikony mikrofonu mamy taką szarą ikonę z takim punktem w środku. Musimy kliknąć tą ikonę i w tym momencie telefon przełączył nam się na aparat. Ładuje nam się aparat, jak widzicie, no i teraz musimy po prostu skierować tutaj nasz aparat na obiekt z danym tekstem. Jeżeli już skierujemy, no to następnie musimy kliknąć tutaj pierwszą ikonę z lewej strony na naszym telefonie, na naszym aparacie. No i Jak widzicie, tekst w tym momencie już aparat z automatu przetłumaczył. Jeżeli klikniemy tutaj na tą ikonę, właśnie z tą literką A poniżej, to tutaj, jak widzicie, możemy sobie jeszcze ten tekst skopiować, bądź klikając właśnie w tą ikonę, otworzyć go w tłumaczu, w translatorze. Więc świetny, świetna metoda na to. Aby po prostu automatycznie tłumaczyć tekst, który widzimy, nie musimy go wprowadzać ręcznie do translatora. Tylko wyciągamy nasz telefon, po prostu kierujemy tutaj aparat naszego telefonu na dany tekst, no i z automatu możemy tutaj tłumaczyć. Więc w ten sposób szybko możesz przetłumaczyć dany tekst za pomocą aparatu telefonu. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!